Mecz przez pierwsze trzy kwarty był bardzo stosunkowo wyrównany, natomiast cały czas goniliście lub też byliście nawet chwilowo na prowadzeniu. Natomiast w trzeciej, czwartej kwarcie czegoś zabrakło. Jak wy na to patrzycie tak na świeżo, zaraz po meczu, jakie macie spostrzeżenia, gdzie zabrakło tej iskry w czwartej kwarcie? No tak, mecz wyrównany przez 3,5 kwarty. Szala mogła się przeważyć w jedną bądź drugą stronę. No zabrakło tak naprawdę 3-4 minut, żebyśmy jeszcze wyciągnęli coś z siebie, te ostatki sił, ale musimy grać od samego początku meczu, od pierwszej kwarty na 150%, bo wiemy, że w tej lidze nic nie przyjdzie nam za darmo, że musimy w każdej kwarcie tyrać mocno i no i po prostu te 3-4 minuty braku sił pojawiły się w czwartej kwarcie i ten wynik odskoczył w końcowym rezultacie 15 punktów. Ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że był to nasz do tej pory najlepszy mecz, gdzie postawiliśmy się przeciwnikowi tak, że do samego końca mógł drżeć, że tak powiem, o zwycięstwo. Za tydzień Czarni, kolejny zespół z topu. Trzeba wyciągnąć wnioski i pewnie spróbować powalczyć w kolejnym meczu. No tak, 10 dni do następnego spotkania, także trochę czasu na analizę mamy, na przygotowanie do kolejnego spotkania. No jeżeli zagramy z takim samym zaangażowaniem, jeżeli będziemy tak samo walczyć, to myślę, że kolejny mecz będzie na styku i że nie oddamy łatwo pola.